Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Formuły 1-23, a dokładnie z Formuły 2 z mojej kariery, gdzie się nazywam jako domyślny gracz gram. Zaraz, żeby nie popełnić takiego błędu. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy by treningu nie rozszerzyć na trzy przejazdy, ale nie tyle co szkoda czasu, co ten. Nie mam tego czasu za bardzo. Dobra, idziemy tradycyjnie. Trening zaliczymy, ile się da. Miejmy nadzieję, że kierownica zadziała. Jak zawsze. Nie sprawdzałem przed odpaleniem. Francja, z tego co widzę. Zasadniczo wszyscy widzimy. No co tam? Nie wiem, czy nie mam jakoś pedałów za blisko. Kurde. Mikrofon trzeba jeszcze sobie poprawić. Czyli X-em wchodzimy w menu. Zaliczamy cele główne, a potem będziemy się bawić w zarządzanie oponami i aklimatyzacją na torze, jak starszy czasu. Dobra, wyjeżdżamy. Deszczowe, nie? Zarezerwowane, twarde. To co, mam tylko ten? Na twardych mogę pojechać? Super. Dla mnie bomba. Zestaw opon. No nic nie mogę to innego zrobić. Widzę. Nic nie mam. Dobra. Jadę tym, czym mogę jechać. Wyjedź na tor. Niedługo będę ten. Na felgach jeździł. Bez opon. Dobre. O, i teraz wyjeżdżamy jak człowiek. Nie wrzuca nas od razu na tor, tylko wyjeżdżamy jak trzeba. Właśnie czasem chcę to wybrać, a wybieram zawsze, że już jestem na torze bezpośrednio. Dobra, zobaczmy. Za chwileczkę się przekonamy, jak tam działa kierownica. Chyba dobrze działa. Dobra. To jedziemy. Teraz tylko trzeba się wczuć. Totalnie nie pamiętam tego toru. Ale od czego mamy kreseczkę? Tutaj taka jakby szykana. Kurde. Nie miałem przyjemności jechać w ogóle po tym torze? Tak się zaczynam teraz powoli zastanawiać, czy w karierze, znaczy się w tym, w trybie fabularnym jeździliśmy każdym możliwym torem, czy po prostu tylko wybrane tory były. Bo coś mi się tak wydaje, że tylko wybrane tory mieliśmy. Te fajniejsze pewnie. Nie pamiętam, żebyśmy w tym jeździli. No w sumie ja toru nie pamiętam. Ale wiecie, człowiek już ma swoje lata, może nie pamiętać. Dobra, tutaj widzę. Niepotrzebnie przyhamowałem. Tutaj jest ok. Co się dzieje? Że sami zwalnia. Zaraz się okaże, że mi się jakaś asysta włączyła. Ty, na serio? Zaraz, działa mi w ogóle ten gaz? Działa. Ale mam wrażenie, że sami hamuje. Daje gaz, a on nie wrzuca mi biegu w ogóle. Coś mi się tu nie podoba. A nic nie zmieniałem. Coś tu dziwnego jest. To by był wstyd, jakbym miał asystę, która, nie wiem, za mnie hamuje i ten nie pozwala przyspieszyć. Chyba, że mam czasem tak, że się bawię w ten sposób, że lewą stopę trzymam na hamulcu. Wiem, że to głupie. I nie czuję, że opuszczam tą stopę na hamulec. Kurde, ale
coś tu jest nie tak. Tak czuję poświadomie, że coś się zmieniło. Albo nie no. Wciskam gaz do dechy, a on jakby wisi na trzecim biegu na przykład. Nie wrzuca mi czwartego. Tak jakbym ten... był sterowany. Ograniczony przez coś. Tak jakby właśnie jakaś asysta działała. Mówiła, stary, jesteś na zakręcie, nie możesz rzucić czwórki, bo to zakręt. Tak się mniej więcej czuję. Może się mylę, ale tak się czuję. No i teraz wcisnę gaz do dechy i mam trójkę. Nie mogę ten przygazować na czwórce. I trzymało mi... O, trzyma mnie na trójce teraz, widzicie? Chociaż trzymam gaz do dechy. Dopiero teraz mi odpuściło. Tak jakby miał jakąś kontrolę biegów wrzuconą. Nie, muszę się temu przyjrzeć, bo to głupie jest. Na pewno mogę mieć tą kreskę, bo nie znał toru, ale... No, coś tu jest nie tak. Nie podoba mi się to. Jeszcze niech mi ten sam hamuje, ale chyba raczej sam hamuje niż ten, a nie komputer. Bo też można sobie taką asystę wybrać, żeby ci sam wyhamowywał. Najlepsza to jest chyba jeszcze taka asysta, gdzie ten pomaga ci skręcać. Leciutko taki ten. Jak w strzelankach masz wspomaganie celowania, to tutaj wspomaganie skręcania. No tutaj działa normalnie. Chyba, że ja w tym momencie to jakoś testuję, czy mogę na trzecim biegu skręcać, czy tą czwartym. Może to chodzi o ten trening teraz, ale coś mi się nie wydaje. Nic, pożyjemy, zobaczymy. Zastanawiam się, czy warto jechać do końca. Bo te głupie opony zużywamy. Co się stanie, jak zużyjemy te opony? Bo nawet nie wiem, jak to jest w prawdziwych wyścigach. Jeżeli dany team nie będzie miał już zestawu opon w dobrym stanie, no to przecież nie może na łysych oponach wyjechać, bo grozi to bezpieczeństwu kierowcy. Więc powinni albo w ogóle mu nie dać wystartować, albo jakąś karę punktową przywalić srogą. Ale daj zestaw opon. Kurde no. Na serio. Czemu on mi nie daje wrzucić tego biegu wyżej? Znaczy i tak z automatu wrzucam, ale właśnie gra mi jakby stopuje ten bieg. Nie rozumiem. Ale przynajmniej już trochę tor pamiętam. Trochę. O, i teraz trzymam gaz do dechy i wisi mi ten. Biegi wiszą na trójce. Dopiero teraz się odblokowało. Nie wiem. Na serio, tak się czuję, jakbyśmy mieli kontrolowaną skrzynię biegów. Że w danym tym odcinku nie możemy jechać szybciej, więc blokują mi skrzynię. Dla mojego bezpieczeństwa. Nie kumam. No zaraz zakończymy ten. A tak a propos, kurde, długie te okrążenia są. Tak mi się wydaje. Przez 2 minuty. To nie jest długie okrążenie chyba. Ja się zapatrzyłem na zegary już. O. Tu trzymam gaz do dechy i tylko trójka jest. I nic. To właśnie nie pamiętam, żebym tak miał. No na serio, nic nie zmieniałem.
blokuje mi na trzecim biegu. Chociaż pokazuje, że jest jakiś ten... śrubokręt i ten... i klucz. Może mam uszkodzoną brykę. I dlatego tak jest, że biegi mnie, ale nie wskakują. Bo prędkościomierzem mam... Aha, teraz już się nie pali, ciekawe. A wtedy się paliło. Kluczyk i ten... Klucz francuski i śrubokręcik. Pod prędkością. Ciekawe. Może wtedy pokazuje, że on mi to blokuje? Nie mam pojęcia. Ale zaliczyłem próby, czy jak? Bo pamiętam, że wystarczyło 3 okrążenia zrobić i było ok. A trzymam na zielono, więc chyba się udało. Chyba. No dajesz, dajesz. No skakuj trzeci biegu, no. Znaczy czwarty. Na trzecim to ja jadę. Nie wiem. Nie ogarniam tego. Zobaczymy, jak będzie na wyścigu. Zastanawiam się teraz, czy wyjechać do boksu na tym okrążeniu, czy robić jeszcze jedno. Bo nie wiem. Zjechać? Nie zjechać. No, zróbmy jeszcze 5 okrążeń, trudno. Utrwalę sobie. Tylko, że opony wjadę totalnie. Inny kierowca się już pokazał. Nie tylko my jeździmy. No cóż. Kurde. Ale mnie wywaliło. Czyli to krążenie ten i potem na kolejnym będzie wyjazdowe do boksu. A że się nauczyłem wjeżdżać do boksu, to skorzystam. Oczywiście pod warunkiem, że nie zapomniałem, jak to się robi. A teraz jak to mówiłem, to byłem pewny, a teraz czuję się, że zapomniałem. To jest dobre uczucie. Myślisz, że pamiętasz, a potem jak zaczynasz o tym myśleć, to się okazuje, że nie pamiętasz. No czemu ten bieg tak tutaj słabo wchodzi? Znaczy w ogóle nie wchodzi. Trzymam je na trzecim. Nie mówię, żebym jechał na czwórce, ale czuję to, że mnie trzyma na tej trójce. Dobra, przejeżdżamy metę i zgłaszam chęć wjazdy do boksu. Tak, tak. Teraz, szefie, bym chciał zjechać do boksu. Didn't receive that. Repeat the message. Repeat the message. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. No to bym zgadłem, że tak powiem. Chciałem to przyciskiem uzyskać. W sensie A, B albo tam Y-kiem. A po załączeniu tego komunikatu trzeba wcisnąć krzyżakiem w prawo i wtedy potwierdzamy chęć zjazdu do boksu. Dobra, to zjeżdżamy do boksu. Będzie elegancko. Kreska się powinna pokazać, gdzie mamy wjechać. I to lubię. Zobaczymy, czy się załapie. Nie no, jeszcze jedna kwalifikacja.
trening powinienem pojechać cały. Trzeci, pamiętam, mi nie wychodził czasowo. Tu się nabieram na tą, na ten zakręt i za bardzo hamuję. I tutaj mamy blokadę na trójce. Nie wiem dlaczego. Tu jest spoko. Na tym zakręcie jest kolejna blokada na trójce. Dopiero jak wyjdziemy na prostą przed metą, nam ten odblokuje. Teraz jest blokada. Okej. Okay. Zjazd. Okej. Okay. Wybierzemy teraz następne cele do zrealizowania, do przetestowania. I cóż, wyjeżdżamy. I będzie GITES. Nadzieję taką mam oczywiście. No ciągaj pan, ciągaj, nie mamy czasu. Nie ma czasu. Ewentualnie nie mam czasu. Okej, okay, dawać podsumowanko. Okej. Okay. Łopatkami. I teraz zarządzanie oponami spróbujmy. Przejść trzy okrążenia minimalizując zużycie opon. Zatłoczone. Trudno. Zarezerwowane, twarde. Dobra, idziemy na twardych. Wyjedź na tor. Standing by. Jakbym wybrał szybkie okrążenie, też bym był na torze. Może to by było lepsze. Rękawiczki Sparko. Ciekawe ile kosztują. Ta. Dobra, przeszykujmy się. Dwa, jeden, lecimy do boju grywacy, do boju domyślny graczu, chciałem powiedzieć. Formuła 2 w sumie. Nie wiem czemu wybrałem Formułę 2, no ale tak wybrałem. Jakoś miałem wtedy takie marzenia, że z formuły drugiej uda mi się awansować do formuły pierwszej i jakby zaliczyć oba jakby sezony. Ale tylko wtedy nie sądziłem, że ta gra no już tak troszeczkę no troszeczkę mnie nudzi już ta gra. Nie mówię, że jest zła czy coś, ale mam tyle gierek do ogrania, nawet samochodowych. Ale w sumie nie wiem. Może będę nagrywał odcinek co dwa tygodnie, jest akurat spoko wtedy. Może nie przerwę drastycznie tej serii. Co prawda 60 giga chyba na dysku zajmuje. Ale co tam. Może wyjeżdżę tą karierę do końca, przynajmniej Formule 2. I wtedy się pokaże ten, odblokuje mi się nowa część Formuły 1, czyli ta część 24, znaczy Formuła 1 24 się pokaże w jej pasie i wtedy będziemy grać w następną nową część. Chociaż coś tak czuję, że w październiku, nie, ciekawe czy w październiku wyjdzie ten kolejna część. Czy oni tą grę, serię co dwa lata wydają? Jestem ciekawy. Bo nie pamiętam. No tamta formuła się nazywała, znaczy ta się nazywa Formuła 1.23. Najnowsza jest Formuła 1.24. To może październik, listopad wyjdzie Formuła 1.25. Chociaż nie, to wyszło w lutym, marcu Formuła 1.24. Na ogół elektronicy to mają taki plan wydawniczy, żeby
jakoś tak wrzesień, październik, góra, listopad wydawać swoje sztandarowe produkty typu FIFA, która się teraz FC25 nazywa. UFC to zasadniczo wychodzi chyba, nie wychodzi co roku, chyba co 2, 3 albo 4 lata. Mogliby ten boks przywrócić, znaczy zrobić nową odsłonę tego Fight Nighta, czy jakoś tak. Akurat boks był fajny, pamiętam. Aczkolwiek te u UFC też idzie pograć. Ale ja bardziej zamiast używać, znaczy okej, okay, nogi kopania mi się podobają, tylko nie potrafię grać w parterze, więc jak gram i mnie ten przeciwnik złapie do parteru, to często nie potrafię się wybronić w tym parterze. Dlatego boks jest fajny, bo można tylko i wyłącznie pięściami się nawalać. Co prawda w boksie z kolei niektórzy bokserzy osłabieni idą na ten... co to się dzieje? Bokserzy idą na... przytulaski. Zaraz muszę się skupić, bo widzę, że coś nowego widzę. Nie pamiętam czegoś takiego tutaj. Co, mam się jak najbardziej tego trzymać, czy jak? Jakąś kreskę mi narysowali. Że czerwony to jest niedobrze, a różowy jest lepszy? Że tu najwięcej ten... zużywam opony, czy to mój poprzedni przejazd był pokazany teraz? Bo tak trzymam się tej kreski jak to ja. Nie, wydaje mi się, że to ten mój przejazd pokazuje. Mam takie wrażonko. O, chyba po raz pierwszy ten zakręt wjechałem na pełnej P prędkości. Nie no, ten zakręt zawsze ścinam, a kreska pokazuje inaczej. Więc to chyba nie mój przejazd. Znaczy przynajmniej nie po tej kresce jechałem. O, może wykres, kolor jest mój, że czerwone to na przykład za bardzo zużywam opony, czy coś. Ale to nie jest trajektoria jazdy, którą zaliczyłem. Okej, okay, i ostatnie okrążenie na tym sprawdzianie. Powiem szczerze, że trochę denerwuje mnie ta kreska. Jakby odciąga moją cudowną uwagę od trasy. Tak zwanie mnie rozprasza. Jakieś kolorowe paski mi zrobili. Na pewno to jest coś ważne, ale ja nie wiem. Te treningi. Jakbym od razu jechał wyścig. Nie, no nie mogę jechać od razu wyścigu, bo toru nie mam. Te treningi jej sporo dają. Tylko że opony zużywam. Nie, to chyba pokazuje moją trasę, jak jechałem. Bo teraz pokazało tak, jak no, jechałem, bo zapamiętałem na tamten zakręt. Okej. Okay. Tu ja tak jechał. Tu mnie wyrzuca standardowo.
Dobra. Wjeżdżamy do boksu teraz. Będzie gites. Right, that's the end of the program. Box this lap so we can analyze the data. Box this lap. Tak, tak, wiem, że box. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Nie wiem, każą mi wjechać do boksu, a muszę sam wyrazić chęć zjazdy do boksu. Super, dźwięk się przyciął. Brawo. No cóż, będziemy łatać dźwięk. I obraz zapewne. Wkurza mnie to, że tak czasem mi ta nagrywarka robi. Dobrze przynajmniej, że nie podczas wyścigu zrobiło się to. Zresztą nigdy nie wiadomo, czy to w ogóle teraz się nagrywa poprawnie. I czy nie nastąpi jeszcze raz. Cudownie. Bardzo lubię sklejać potem od dwóch części jeden odcinek. Szczególnie, że teraz jest godzina 17.10, a odcinek ma być o 18.00. No oczywiście wiadomo, że o 18.00 nie będzie, tak czy siak. Będzie o 19.00, ale dzisiaj już miałem jeden odcinek, w sumie mam nadal, gdzie do 4K coś YouTube go nie może wyrobić. Może, nie wiem, algorytmy się zastanawia, bo to jest gra o odbudowywaniu powojennych tych, rozpierduchy, którą Niemcy zrobili i może ten, za bardzo tam jechałem na Niemców i może algorytm stwierdził, że przeanalizujemy, co on tam gada. I teraz jest tylko 360p. Nie lubisz Niemców, to ten. To się nie puścimy pierwszego w kolejce. Pewnie głupoty gadam, ale tak nic innego mi nie przychodzi do głowy. Szczególnie, że później jeszcze dwa odcinki, które wrzuciłem już dawno, były w 4K zrobione. Tylko ten WW2 Rebuilding. Jakiś taki ułomny dzisiaj. Dobra, zobaczymy, czy starczy mi czasu, żeby wyjechać jeszcze na jeden trening. Już jest po ptakach. Zobaczmy. Małe zużycie opony nie udało się zaliczyć. Czas do ukoszenia 3 minuty. Czyli... Nie uda mi się. Dobra, przyspieszamy zatem. Na ogół w jednym jakby obszarze treningowym nie udaje mi się tych trzech zaliczyć naraz. Musiałbym sobie wziąć dwudniowy tryb treningu albo trzydniowy. Tak jak to miałem w nowszej odsłonie. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top three. Dobra, dalej. Czyli teraz będziemy mieć kwalifikacje. Kwalifikacje pełne. Dobra, idziemy. Dobra, napatrzyliśmy się na tor. Szczegóły. No chciałbym już wyjechać. Da się? Czy tak nie bardzo? Wyjedź na tor. Jedźmy od razu szybkie okrążenie. Chyba, że wybrałem wyjeźdź na tor. Też możliwe. Nie, wybrałem szybkie ten. Dobra. Czyli od razu przechodzimy do wyścigu. I bardzo dobrze. Tor już znam. Oczywiście pewnie wszystko zacznie się liczyć dopiero po przejechaniu linii mety, ale... Albo się mylę. Panie Westi. Proszę mi zjechać.
czy ja jestem na szybkim okrążeniu, czy nie. Kurde, ale troszeczkę inny ten, inna pora dnia jest. Troszeczkę światełko mi po oczach daje bardziej. W niektórych momentach trasy, tak jak teraz na przykład. Okej. Okay. Super, musiałem się hamować. Oczywiście na slickach jest inna jazda. Na tak zwanych miękkich. Co to za Richard mi jakieś okrążenie najszybsze zrobił? Jak on może? Jakiś Richard. Rysiek. Kurde, balas. Serio. Na treningu ani razu tu nie wypadłem, a tutaj lipa. Tak, cały czas jest mi ogranicza do trzeciego biegu tutaj. Alipa. Czy może kolega kurwo mi zjechać? Co za koleś. Nie wiem, jadę na szybkim okrążeniu, a mi drogę zajeżdża? Halo. Ciekawe, co sobie rozwaliłem. Zakładając, że sobie coś rozwaliłem, no ale przez niego nie będę miał dobrego czasu, no. Co za koleś. Dobra, spróbujemy jeszcze jedno okrążenie zrobić. Co prawda już widzę ten, mruga mi zapas paliwa. Zaraz mi się wyłączy pewnie. Cudowny ten trzeci bieg jest tutaj. I tutaj tak samo. Nie, na serio, jak nie zapomnę, to zajrzę w opcję po odcinku, czy nie mam załączonego blokowania, znaczy, czy mi komputer nie steruje biegami, w sensie, kurde, czy nie dba o to, żebym czasem za szybko nie wrzucał na niektórych zakrętach. Nie, zaraz mi odetnie wachę i ten i się skończy. Już tego okrążenia pewnie nie uda mi się przejechać na tym paliwie. Moim zdaniem. Musiałem przyrypać w kolegę. Niby jestem pierwszy, no ale no mogłem trochę lepiej, lepszy czas wykręcić pewnie jeszcze. Ach, te życie. Dobra. Już mi wyłączyło. Dobra, zjeżdżamy. Understood. Stopping this lap. Cudownie. Drogowicz widzę też wyhamował. Cudownie. Tak obaj kierowcy mogą?
jakby taka była formuła, nie wiem, jesteśmy w Formule 2, to może taka by była formuła, nie wiem, 10. Z taką prędkością byśmy jechali. No kolega też jedzie obok mnie, ja jadę obok niego. On nie przyspieszy, my nie przyspieszymy. Tylko razem będziemy się tak wlec. Opona w oponę i kolega za nami szary nie może nas wyprzedzić. Bo jedziemy jak szeryfowie. Co najciekawsze, tamten nie wjechał w ogóle do boksu, pojechał dalej. Ciekawe. Dobra, wydaje mi się, że już nie będę wyjeżdżał. Mam nadzieję, że będę chociaż jakoś trzeci, czwarty. By było fajnie. Teraz jestem pierwszy, nie? Ale komputer może jeszcze czasowo poprawić się jakimś kierowcą. Zobaczymy. Czy tak będzie, czy tak nie będzie. Ej, szczegóły. Jak tam? Chyba jest okej. Serio? 5 sekund? Okej. Niech i tak będzie. O, Liam wyjechał na tor. Zobaczymy. Poprawił się coś? No ale to nierealne jest, żeby mieć ten 5 sekund przewagi. Ja wiem, dlaczego mam taką przewagę, bo mam łatwy poziom ustawiony, ale normalnie w formule to 700 sekundy, czy tak, to bardziej. Ale cóż, no, gram na łatwym. The grid is all set for the race tomorrow, but before we go, let's quickly remind ourselves of our top three, which are a high-tech GP, Lawson, and Tech. Dobra, jedziemy. Bo nie wiem, jak ten odcinek mi wyjdzie. Dźwięk się przyciął, obraz się przyciął. Może być teraz fajnie. Puściłem nagrywanie jeszcze raz, ale powinienem zresetować kompa, zanim włączyłem kontynuowanie. Le Castellet, runda 9. Dobra, idziemy. Dobra, wiemy, że jesteśmy pierwsi. Lecimy z tym kocem. Okej. Będą gadać. Czy chcę ruszyć? Nie wiem, czy w tej części trzeba samemu bieg pierwszy wrzucić, żeby ładnie wystartować, ale to robię. Ej, 8 okrążeń. 8 długich okrążeń nas czeka jeszcze. Masakra. Najlepsze, że nie mam takiego stresa, jak robię trening. Ale jak już jest wyścig prawdziwy, to jest trochę tego stresu. No chyba, że im odjadę, to wtedy jest spoko. Zresztą w tej części chyba najgorsze było Monako dla mnie. Jazda w deszczu. Masakra. Ostatnie miejsce chyba zająłem. Zakładam, że nie pamiętam nawet, czy ukończyłem. Ale chyba ukończyłem. Skupmy się na razie na jeździe. I tutaj magiczne trzeci ten, ale tylko i wyłącznie tutaj jest takie coś. No, w innych odcinkach drogi tego nie widziałem. Znaczy no w dwóch miejscach jest to, że ogranicza mnie do trzeciego biegu.
tam, gdzie byliśmy i tu zaraz przed startem metą. Chyba właśnie tutaj. No tutaj to tak bym nie wrzucił bardziej niż dwójkę, bo był zakręt, ale no ogólnie to jakaś taka lipa jest. Najlepsze, że nigdy tego jeszcze do tej pory nie zauważyłem, żeby tak było. Może jestem mało uważnym obserwatorem, ale zawsze bym zauważył, że coś się w ten sposób mnie stopuje. Wciskasz gaz do dechy, a on... Nie. Dopiero musisz przyjechać kawałek i wtedy ci gazuje. I tyle. Czyli jedziemy drugie okrążenie. Drodzy widzowie, już nikogo za mną nie widać. Ale to jest złudne. Wystarczy jeden błąd. Mały czy duży mnie dogonią. To jest Formuła 2. Często mówię, że to jest Formuła 1, ale to przez pomyłkę oczywiście. No i to jest ten zakręt. Trzymam gaz do dechy i trójka i czwórka mi nie wchodzi. Chyba, że nie może wejść, bo za wolno jadę, nie wiem. I obroty nie wskakują takie, jak jest trzeba. A ja głupi myślę, że to mam blokadę gdzieś w ustawieniach. Może tak, może nie. Grunt, że idzie się. Proszę Państwa, czy będzie rekord krążenia? Oczywiście. Domyślny gracz. Domyślny gracz. To trochę jak ten. To był jakiś taki film Player One chyba. Okej. I w prawo, i w lewo, i na drzewo. Jedzie się, bo się jedzie się. No cóż, jeszcze nawet nie mamy połowy okrążeń. Ale co tam? No ale zrobiłem parę tych kółek i muszę przyznać, że już w miarę pamiętam ten tor. Tak, pamiętam. Jakbym pamiętał, to bym wiedział na przykład, jakie są zakręty. I znowu, tak pamiętałem, że niepotrzebnie przyhamowałem. Tu mi sama bryka przyhamuje do trzeciego levelu tego biegu. To już wiemy, bo już 10 razy już o tym mówiłem. Tu mnie wywaliło. Super. Fantastyczna jazda. Domyślny graczu z domyślnego kraju. Znaczy jestem tym zawodnikiem świata. No też oczywiście, oprócz tego, że nie wybrałem imienia i nazwiska swojego kierowcy, to jeszcze nie wybrałem narodowości. Jestem nikim i wszystkim. Obywatelem całego świata. Rozumiem, że to dopiero czwarte okrążenie próbujemy zaliczyć. Może się uda. Okay, so we're leading our teammate by 23.6 seconds. To dobrze. Mógłby kolega z teamu zająć drugie miejsce jak człowiek. Chyba w ostatnim wyścigu trzecie zajął, mi się wydaje. Miły człowiek. Juri chyba się nazywa. Pewnie Rusek.
Nash. No cudownie tutaj do tego trzeciego biegu odbija prędkość. Nie wiem ile na wtedy raz. Do pożegania się będę o tym mówił. No ale tak jest, no kurde no. Wpyta to widzę. Tak nie powinno się robić. Ta gra szkaluje moje dobre imię. Twierdząc, że nie wiem jak się jeździ. No jakbym miał się trzymać tej kreski cały czas, to fakt, nie potrafię jeździć. O, nie zrobiłem najlepszego kółka. Super. Ciekawe czemu. Już się opony zużywają, czy jak? Ale w teorii opony się zużywają, ale, znaczy w teorii, w praktyce nawet, ale też paliwa zużywam, więc bolid się robi lżejszy, więc powinien lepsze prędkości osiągać. A ja w tym momencie też powinienem bardziej po torze fruwać z powodu łysych opon, ale no bez trochę przesady. Żeby na piątym okrążeniu już ten mieć łyse opony, na pewno nie mam jeszcze. Jadę jak pijany czasem. Dobra, to będzie ten zakręt, na który się nabieram. Tym razem się nie nabiorę. No dobra, przestraszyłem się trochę. Pewnie przez ten zakręt tracę najwięcej. To jest więcej jak pewne. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. To chyba dobrze. Jak wygląda dobrze. I co, zaczynamy teraz, rozumiem, szóste okrążenie. Okej. Czemu nie mogę swojego rekordu pobić? To jest pytanie. Co ja tak dobrze przejechałem wtedy, te drugie, że teraz nie mogę go pobić? Tu mnie trzyma na trzecim biegu, no. Ta. Szkoda, że tu mnie nie trzyma na trzecim biegu. Kurde, ale na serio, nie śmiałbym się, jakbym ten miał też wspomaganie hamowania. Normalnie beczunia by była. Ja tu się szczycę, że jakoś tam jadę i w ogóle. No to takie wspomagania chamskie. To jest to drugie zakręt, gdzie nie ma piątego biegu. Na tych zakrętach nie wie, co to jest czwarty, piąty, szósty bieg. Automatycznie odcina. Znowu będzie gorszy czas. I to bardzo gorszy. Powiedzcie sekundy. Grubo. Straszna lipa. Widocznie mało agresywnie jadę. Nie, żeby mi zależało jakoś ten, ale... No fajnie by było pobić jeszcze ten czas.
No i to mnie trzyma na trzecim biegu. No kurw. Zapiał. O co biega? Mógłbym na tamtych zakrętach spokojnie tam przyspieszyć na ten czwarty bieg. Moim zdaniem. To tak jakby... No jak rzuca ci bieg na trzeci, to tak jakby się hamował. Na serio. Muszę zajrzeć w te opcje. A i mój ulubiony zakręt, na który się znowu nabrałem. I teraz odcina mi do trzeciego. Super. Fajnie, że gra się boisz, że wypadnę z toru. Masakra. Nawet się nie zbliżam do 50. Final lap, push. Tak, a ty mógłbyś mi trzeci bieg odblokować, kolego. To bym popuszował. A nie tak koleżeńsko. Zakręty pokonuj na trzecim biegu, bo tak. Tak jak w tym momencie na przykład. Gaz oddechy, a on mnie blokuje. To Francję chyba zapamiętamy pod kątem mojego mówienia o trzecim biegu wokali. Chociaż tutaj też mi się wydaje, że mi daje po hamulcach. Dziwnie to odczuwam, na serio. Jeżeli miałem to zawsze włączone, to przy poprzednich wyścigach tego tak nie czułem. W takim wypadku. No bo to jest masakra. Trzymasz gaz do dechy i on ci ten... Kuźwa, no. Aż ściąłem zakręt przez to. Bo tak wolno mi zaczął jechać, no. Co za gra? No nic, gruże. Zaraz będzie finał. Pewnie minuta 56 będzie. Dobra. No prawie minuta 56. Masakra. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. Tak, tak. Dobra. So another fantastic victory. Polejmy się szamponem. Zwanym szampanem. What was the key to this success? It was down to one thing. Consistent pace over... Tak, stałego tempa, ograniczenie trzeciego biegu. Podium celebrations and how well deserved is this one. What a fantastic kolegi z teamu nie widać. For High Tech GP. High Tech GP. To zasługa całego teamu. Tak, napijmy się szampana. Większych butelek nie mieli. Ej, a dobra. Już myślałem, że nie awansuję na czwarty poziom. So then, it's time to see how this result affects kolega the z teamu zajął dziewiątkę. You see a new name super at the top of the championship table as we reach the end of the race weekend. And now, Davide Valsecchi. Weźmy dalej. I standardowo się żegnamy. Pewnie i tak nie zauważymy, gdzie to będzie. Pewnie po obrazku można zauważyć, cóż to za kolejny wyścig będzie.
No nic, nie przedłużam, bo trzeba ten filmik wrzucić jak najszybciej. Dzięki bardzo za obejrzenie zatem tego odcinka. W przyszłym tygodniu raczej nie będzie odcinka z tej serii. Dopiero obstawiam, że za 2 tygodnie. Także więc proszę wypatrywać. No i cóż, zapraszam w międzyczasie na coś innego na moim kanale. Hej!